formułujemy, one zmierzają do przebudowy naszego systemu politycznego. Tam Państwo macie te postulaty wymienione. Omawiając je, ja zacząłbym od tego, że dostrzegamy konieczność zmiany statusu posła czy senatora z tego, który jest, mianowicie z tego, że poseł jest przedstawicielem narodu w świetle konstytucji, w świetle artykułu konstytucji, prawda, na taki jego status, którym byłby przedstawicielem swoich wyborców, wyborców z okręgu, z którego by kandydował. Zaczynam od troszeczkę od środka, ale to jest w zasadzie sedno sprawy. Ta pozycja posła jako przedstawiciela narodu, ona się uzewnętrzniła ostatnio w tych słynnych kilometrówkach, tych prawda, przelotach różnych takich. No, posłowie uważają, że skoro są przedstawicielami całego narodu, to bezproduktywnie, bez potrzeby mogą poruszać się po całym kraju różnymi środkami komunikacji. To jest jedna z konsekwencji oczywiście takiego statusu posła, jaki nadała konstytucja. A może za bardzo drobiazgowy, taki bardziej wymierny, materialny, a konkretnie, no to ta zasada utwierdza u posłów w przekonaniu, że w zasadzie wobec wyborców ze swojego okręgu nie są oni zobowiązani, nie mają wobec nich żadnych zobowiązań, nie wiążą ich żadne umowy. Nie wiem, czy Państwu udało się uczestniczyć w spotkaniu posła z wyborcami, w trakcie, czy o takim spotkaniu Państwo słyszeli. Poseł, żeby zapraszał do lokalu wyborczego, czy do jakiejś sali, tam się miałby pojawić i przedstawiać wyborcom na przykład prace sejmowe, co ważnego w Sejmie się wydarzy, nad jaką ustawą ważną Sejm pracuje. Nic takiego ja nie stwierdziłem. Jeszcze w Sejmie kontraktowym coś takiego było. Jeszcze byli posłowie, którzy poczuwali się w obowiązku, by w trakcie kadencji spotkać się z wyborcami w swoim okręgu i przedstawić im wyniki pracy. Później już w kolejnych kadencjach nie stwierdziłem, przynajmniej na terenie Łodzi, takiej praktyki. Ona wynika z tego, że posłowie się tłumaczą. Nie mają czasu, zresztą on reprezentuje cały naród i prawda, pracuje dla całego narodu, a nie dla swoich wyborców. Zresztą nic go nie wiąże, bo niczego im nie przyrzekał, nie podpisywał. Kontrakt wyborczy, który musiałby zaistnieć, zmieniłby tą sytuację. Oczywiście on musi być poprzedzony zmianą konstytucji. Tutaj mamy na wstępie nadmienione, gdzieś tu zauważyłem, że w zgodzie z konstytucją. Proszę Państwa, tutaj nad naszym programie jest w czołówce naszego programu, że wszelkie projekty reform są w zgodzie z konstytucją. Otóż, proszę Państwa, głębokiej zmiany wymaga nasza konstytucja.
I kontrakt wyborczy, który proponujemy, właśnie wymaga zmiany konstytucji, to znaczy wykreślenia z konstytucji tego przepisu, który mówi, że poseł jest przedstawicielem całego narodu, na przepis, który stanowiłby, że poseł jest reprezentantem wyborców w swoim okręgu, prawda? To taka zmiana umożliwiłaby wprowadzenie kontraktu wyborczego bez tej zmiany w dalszym ciągu. Poseł powie, żaden kontrakt mnie nie interesuje i nie obowiązuje, bo ja reprezentuję cały naród. To jest fałszywa zasada, która wdarła się do naszej konstytucji. Nie przewidziano jej wprowadzenia, następstw jej wprowadzenia. No, spodziewano się, że to podniesie status posła, że to dzięki temu będą oni lepiej pracować, działać na terenie Sejmu w poczuciu odpowiedzialności o cały naród. No niestety następstwa są konkretne. Państwo, proponujemy przebudowę naszego systemu wyborczego. Ten system, który aktualnie obowiązuje, no wszyscy chyba się zgadzamy, że nie spełnia naszych oczekiwań. Niezbędna jest zmiana kodeksu wyborczego, czy też wprowadzenie nowej ordynacji. Tu proponujemy wprowadzenie systemu większościowego, ale nie tego jowowego, nie kukizowego. Systemu, w którym okręg do Sejmu byłby trzymandatowy. Posłowie, kandydaci ubiegaliby się o jeden z trzech mandatów. No, natomiast jednomandatowym okręgiem wyborczym byłby Senat. Moja propozycja tutaj jest taka, żeby określić, to jest konsekwencja tego przyjęcia jednomandatowego okręgu do Senatu, a trzymandatowego do Sejmu. Senat stanowiłby 1/3 składu, liczba senatorów stanowiłaby w konsekwencji 1/3 składu Sejmu. Niezbędna jest zmiana limitu podpisów poparcia pod zgłaszanym kandydatem. W tej chwili, jak wiemy, w jednomandatowym okręgu wyborczym mamy do Senatu, mamy ten limit 2000 podpisów, to jest straszna liczba. My proponujemy zmniejszenie to do 300 podpisów. Również zmniejszenie limitu podpisów wyborców nieco, bo z 300 do 200 przy wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego i do 100 do Rady Powiatu. W tej chwili jest jeszcze należałoby tutaj dodać do Rady Gminy. W tej chwili przypomnę, że 150 to jest limit podpisów do Rady Miasta w miastach na prawach powiatu, takich jak Łódź czy Poznań. To są te postulaty, bo proszę Państwa, to co największym nieszczęściem w tej chwili systemu wyborczego, to jest właśnie ten limit podpisów. Limit podpisów na pułapie 5000 podpisów w wyborach do Sejmu, to są rządy okrągłego stołu. Często słyszymy jeszcze takie buńczuczne okrzyki, bardziej wiecowe, obalimy Republikę Okrągłego Stołu, a wydaje mi się, że autorzy tych okrzyków nie bardzo wiedzą, co by należało obalić. Otóż najbardziej widomym dziedzictwem Okrągłego Stołu jest w tej chwili limit podpisów, który trzeba zebrać w wyborach parlamentarnych. 5000 na listę sejmową, 2000 na senatora. To jest limit ustalony w rozmowach Okrągłego Stołu. To jest, przechodzę dalej. Co do finansowania
partii politycznych, finansowania kampanii wyborczej, proponujemy system japoński. Może wreszcie Polska by została drugą Japonią. System japoński polega na tym, że nie finansuje się partii z budżetu przez cały okres kadencji i tylko tych partii, które są w parlamencie, ewentualnie tam zwrot wydatków dla tych, które 3% uzyskały, ale finansuje się w sposób równy wszystkie komitety wyborcze. Wszystkie komitety wyborcze, które startują w wyborach. One mają wtedy równe szanse, równe możliwości przedstawienia programów. To jest punkt 6. Finansowanie tych komitetów, ponieważ jest tu związek z okręgiem wyborczym, który był tu jednocześnie na przykład powiatem, wymagałby zaangażowania budżetu samorządu terytorialnego właściwego dla okręgu. To jest zasadnicza zmiana, bo to jest kolejna zmora naszej demokracji. Finansowanie partii politycznych, ale tylko parlamentarnych przez cały okres kadencji z budżetu państwa. W rezultacie przychodzą wybory samorządowe i kandydat na prezydenta miasta ma nieporównywalnie wyższy budżet na wyższe, większe środki na prowadzenie kampanii wyborczej, jeżeli jest członkiem partii parlamentarnej, niż kandydat z komitetu jakiegoś obywatelskiego, gdzie wysuwa go grupa obywateli, prawda? To należałoby zmienić. Ten kontrakt wyborczy, konsekwencją kontraktu wyborczego, który byłby podpisywany, no jest, byłoby to, że posłowie mieliby obowiązek składania sprawozdań po każdej zakończonym posiedzeniu, bądź bez sesji w tej chwili nie mamy, posiedzeniu Sejmu bądź Senatu, przedstawialiby relacje wyborcom z tego, co faktycznie dokonali w parlamencie, w jaki sposób głosowali. To jest konsekwencja kontraktu wyborczego, który należałoby wprowadzić. Co jeszcze? Funkcje publiczne powinni sprawować wyłącznie przedstawiciele narodu polskiego. No to jest taki postulat, ale humorystycznie nagle pojawiają się ni stąd, ni zowąd przybysze z Nigerii, oni tam dostają obywatelstwo. Chodzi o to, żeby posłami, bądź senatorami, bądź ministrami mogli być wyłącznie obywatele urodzeni w państwie, którzy obywatelstwo polskie nabyli z racji urodzenia się na ziemi polskiej, nie jacyś przybysze z zewnątrz. Ograniczenie funkcje parlamentarzysty radnego należałoby ograniczyć do 3 kadencji. Taki składamy postulat. Mamy posłów, którzy obskoczyli wszystkie kadencje tak zwanych zawodowych od Sejmu kontraktowego jeszcze. W Łodzi mamy taką posłankę, która sobie po prostu zrobiła z tego źródło dochodu, natomiast czas jej aktywności intelektualnej dawno już minął i zajmuje to stanowisko bezproduktywnie. Tutaj postulujemy ograniczenie tych czasowe sprawowania tych funkcji do 3 kadencji. Jakie byłoby wsparcie partii politycznej? Inne, jakie mogłoby być inne niż to, które jest w tej chwili? No na przykład odpis ten jednoprocentowy od podatku, co uzewnętrzniłoby się w deklaracji PIT, tak jak na różne tam organizacje pożytku publicznego, tak oprócz tego możemy deklarować na przykład 1% przekazać 1% podatku na
na rzecz partii politycznej. W ten sposób na przykład mogłyby być partie polityczne finansowane. To chyba wszystko. Dziękuję, bo nie chcę przedłużać czasu. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, no, mamy troszeczkę pretensję, że pan nie trzymał się tekstu, który był uzgadniany na ostatnim naszym spotkaniu, bo umkła nam tutaj sprawa konstrukcji samego kontraktu wyborczego. Co to ma być, w jaki sposób ma to funkcjonować, żeby uniknąć podejrzenia, że powracamy do niechlubnej tradycji zobowiązań poselskich z I Rzeczpospolitej. Może powróćmy do tutaj. Sam kontrakt wyborczy wynikałby z zasady konstytucyjnej, że poseł bądź senator jest przedstawicielem wyborców w swoim okręgu. Nie wolno tego dopuścić. Nie wolno. Przepraszam, Jacku, ty patrzysz na to jak prawda, tak? Bo ty chcesz zapisu prawnego. Tymczasem tutaj w grę musi wchodzić przed sformułowaniem prawnym logika i potrzeba. Potrzeba tej logiki w naszym życiu publicznym. Otóż nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy zasadą, że poseł jest przedstawicielem całego narodu, ale odpowiada przed tymi, którzy go wybrali. I to jest proste i logiczne. Czyli odwołać go mogą ci, którzy go wybierali. Natomiast jest przedstawicielem całego narodu w tym sensie, że prawo, które będzie stanowić, ma służyć interesowi ogólnonarodowemu, a nie temu, żeby 10% z budżetu państwa przeznaczyć na budowę dróg w swoim okręgu. Bo to jest absurd, tak? który nie powinien mieć miejsca. To jest jakby jedna zasada. Druga, proszę Państwa, to jest ta, że w ramach tej odpowiedzialności przed tymi, którzy go wybrali, należy stworzyć system i obyczaju, ale również w pewnych granicach prawnych, żeby on był sformalizowany. Żeby nie było czegoś takiego, co mamy obecnie, że rzuca się obietnicę, rzuca się kiełbasę wyborczą z pełną świadomością, że i tak ja tego nie będę dotrzymywał. To jest jakby nielogiczne, to jest demoralizujące zarówno tego posła, tego parlamentarzysty, jak i również wyborców, którzy przymykają oko i mówią, że to jest kiełbasa wyborcza i to nie jest ważne. Proszę Państwa, przy tego typu obyczaju nie ma poważnej debaty publicznej. Bo poważna debata publiczna powinna dotyczyć bardzo konkretnych rzeczy. Rzeczy, które są potrzebne, rzeczy, które są realistyczne do spełnienia. I jeżeli w trakcie kampanii wyborczej będziemy o tym rozmawiali, to siłą rzeczy ludzie się tym zainteresują. Bo to będzie dotyczyło jakby ich życia, tak, ich przyszłości, a nie tego takiego stopnia jakby ogólności, frazeologii, marketingu politycznego, jakbyśmy to nie nazwali, no propagandy, PR-u. I jeżeli my proponujemy ten system, to właśnie w trosce o to, żeby debata publiczna, w tym debata wyborcza, odbywała się wokół bardzo konkretnych celów, które dany poseł i dana społeczność postuluje i chce zrealizować. To jest jakby istota tego zagadnienia. Raz, merytoryczność. Dwa, odpowiedzialność przed tymi, którzy ich wybierają. I sprawa Senatu. Długo debatowaliśmy nad tym, co zrobić z Senatem, bo tutaj rozwiązania są często bardzo radykalne. Od takich, żeby zostawić tak jak jest, po takich, żeby w ogóle go zlikwidować, bo to jest izba niepotrzebna. Otóż my nie uważamy, że Senat jest izbą niepotrzebną. Raz dlatego, że wiele bubli prawnych, które robi się w Sejmie,
może być jeszcze przez Senat zatrzymanych, cofniętych, poprawionych i tak dalej, więc takie ciało jest potrzebne. Ale takie ciało jest potrzebne również z innego punktu widzenia. Otóż my postulujemy przekształcenie Senatu w Izbę Przemysłowo-Handlową. Co to oznacza? Oznacza to to, że w Polsce na dobrą sprawę nie prowadzi się poważnej dysputy na tematy ekonomiczne. Poziom ekonomiczny, poziom wiedzy ekonomicznej posłów, w ogóle Polaków jest niezwykle niski. A wprowadzenie tej zmiany ustrojowej może skutkować tym, że my będziemy zmuszeni do tego, ażeby się tym zająć. Czym jest Izba Przemysłowo-Handlowa? Izba Przemysłowo-Handlowa byłaby wybierana przez lokalne izby przemysłowo-handlowe jako część ustroju gospodarczego państwa. Obecność w tych izbach byłaby obligatoryjna dla wszystkich ludzi, którzy prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby w danym powiecie przedsiębiorca, który ma sklepik, ma duży zakład produkcyjny czy zakład usługowy, nie należał do takiej izby. I obligatoryjność by się sprowadzała do tego, że wszelkie nowe inicjatywy gospodarcze na terenie na przykład powiatu, czyli budowa supermarketu, nie leżałaby w gestii prezydenta miasta, który wydaje zgodę, bądź ich nie daje, tylko musiałaby być obligatoryjnie zatwierdzana przez lokalną izbę przemysłowo-handlową. I jeżeli w tej izbie przemysłowo-handlowej jest, nie wiem, 300 właścicieli sklepów, to jak Państwo sądzicie, czy oni wydadzą zgodę na budowę kolejnego supermarketu? Ten supermarket, jakiś Auchan czy Lidl, musiałby przekupić 300 sklepikarzy. O wiele łatwiej jest przekupić jednego prezydenta miasta. I jakby to jest istota. My nie odkrywamy tutaj jakby niczego nowego. Izby przemysłowo-handlowe obligatoryjne, nie dobrowolne, tylko obligatoryjne. Prowadzić działalność musisz należeć. Musisz głosować za tym, czy wpuszczamy tutaj taki zakład pracy, taki supermarket, czy nie. I teraz proszę Państwa, na czym polega teraz Senat? Senat byłby wyłaniany przez członków izb przemysłowo-handlowych. Czyli on, można było powiedzieć, jest izbą polskiego biznesu. To oni wyłaniają senatorów. I Izba Przemysłowo-Handlowa miałaby dbać o rozwój gospodarczy Polski. Czyli jeżeli Sejm, wybierany przez wszystkich ludzi, stanowi prawa, które uderzają w rozwój Polski, w rozwój polskiej ekonomii, to Senat to blokuje. Senat również podejmuje inicjatywy ustawodawcze z mocy prawa, które mają służyć rozwojowi polskiej przedsiębiorczości i polskiego kapitału. To jest dla mnie, przepraszam, jako praktykowi, również gospodarczemu, to jest proste i logiczne. Mogę słowo? To tam trzeba zmienić nie izby gospodarki, tylko członkowie izby gospodarki wybierają, proponują. Już. Mogę mówić po imieniu? Słuchaj, powiedziałeś, że Senat przejmuje przejmuje funkcję Izby Samorządowo-Gospodarczej. Dokładnie powtarzam swoje słowa, czy nie? Nie, to znaczy jest Senat przedstawicielem. Czyli chodzi mi o pierwszy punkt. Zmiana roli Senatu przez poszerzenie jego zadań o funkcję Izby Samorządowo-Gospodarczej. Zgadza się? Tak. Dobra, w porządku. Proszę Państwa, no w tej chwili mamy ustawę o Izbach Samorządowo-Gospodarczych. Funkcjonuje samorząd gospodarczy. Nieobligatoryjny. Tak, on jest nieobligatoryjny. No, jeżeli chcemy, to może przekształćmy ten samorząd w obligatoryjny i wprowadźmy obowiązkowe konsultacje w sprawach gospodarczych
z tym samorządem gospodarczym samorządu terytorialnego, żeby Rada Miasta musiała zasięgnąć opinii, na przykład decydując o pozwoleniu na budowę hipermarketu, żeby była musiała obligatoryjnie zasięgnąć opinii Izby Przemysłowo-Handlowej. Koncepcje przebudowy Senatu są różne. Były koncepcje, żeby ją przekształcić w Izbę Pracy, żeby przedstawiciele samorządu czy związków zawodowych zasiadali i tworzyli tą izbę. Również przepraszam, proszę o ścisłość. Przekształcić to znaczy byłaby, czy to jest Senat, czy Izba? A no właśnie. O to chodzi. No właśnie, na tym. Jeżeli pozostaje się pojęcie Senat, to najwyżej poszerzyć własne kompetencje. A jeżeli przekształcić, to wcale nie będzie Senatem, tylko będzie Izbą. Poszerzyć kompetencje. O słowa mi chodzi. Jednocześnie tutaj jest propozycja zmiany prawa wyborczego do Senatu. Co do kandydowania. W tej chwili senatorem może być, Senat wyróżnia tylko cenzus wiekowy, nic więcej, nie ma na przykład cenzusu wykształcenia, stąd do Senatu nie trafiają ci, którzy powinni tam trafić, to znaczy osoby z należytym rozeznaniem większym niż to dotyczy, niż zwykli posłowie. No, przykład z Łodzi, karygodny, że tak powiem, i kabaretowy. Senatorem został taki człowiek, ratownik pogotowia medycznego, z wykształceniem średnim, no gdzież mu było do pełnienia tej roli, prawda, senatora, członka Izby jako Izby Rozwagi, Izby, która wtórnie ocenia projekty ustaw, no oczywiście to nie. Państwo, nie, niestety... Panie Kierzowski, a dlaczego pan mówi, że ktoś, kto ma średnie wykształcenie, nie nadaje się? Jest pan jakimś człowiekiem, który się nadaje? Izba, trudna kontrola ustawy sejmowej no, wymaga jednak szczególnych wiadomości. Ja pozwolę sobie się nie zgodzić. Ja mam, powołam się na pewien fakt historyczny. Otóż, o ile mi wiadomo, Wincenty Witos miał chyba podstawowe wykształcenie. Może nawet niepełne podstawowe wykształcenie. I mieliśmy profesorów, jak chociażby Kazimierza Bartla, który stanowił pierwszy rząd po zamachu majowym, który wprowadzał zgubne, w cudzysłowie, reformy dla Polski. Więc ja byłbym daleki od tego, żeby w sposób formalny ograniczać przynależność do jakiejkolwiek reprezentacji w Polsce, czy to izby senackiej, sejmowej, czy terytorialnej, od cenzusu wykształcenia. No właśnie o tym albo mówiłem. Ludzie są mądrzy albo głupi, niezależnie od wykształcenia. Ale nie wchodzi w szczegóły, tak. Mnie wszystkich zawodów to interesuje. Tak. To jest ta kwestia, prawda, okręgów jednomandatowych, prawda? Bo jeżeli chcecie przedstawić, to przedstawcie gotowy projekt. A to nie ma co dyskutować. Tak jest. Bo wie pan, jednomandatowe dla mnie to są w ogóle nie do przyjęcia. To będzie totalny pan bałagan, 100 razy większy, aniżeli jest w tej chwili. Bo zbiera na pewno 460 niekompetentnych facetów. Których będą podobnie pokazywali kiełbasę wyborczą w swoich okręgach wyborczych, a to nie 460, tylko 4600, czyli prawie 5000. Będzie robiło zamęt w głowie. Głównym zadaniem, żeby budować państwo, musi być program naprawy tego państwa. I nie tam od supermarketów, trzeba na wypieprzyć dla księżyc. Tylko musimy zacząć od budowy przebana przemysłu, produkcji. Dobrze, a tego 460 zbieranina przebana niestety nie wykona. Proszę pana, to znaczy tak, musimy sobie odpowiedzieć na następujące pytanie. Tak.
co jest pierwotne, jajko czy kura, tak? Tutaj w pana jakby wypowiedzi przebrzmiewa to, że najpierw rozwój gospodarczy. Ale proszę pana, my nie mamy żadnych możliwości ani żadnych narzędzi, żeby ten rozwój gospodarczy zainicjować. Proszę pana, chciałbym mieć system pieniężny Kennedy i w 1963 roku dostał kulę w łeb. Proszę pana, żeby zainicjować odrodzenie gospodarcze państwa, potrzebna jest odpowiednia polityka monetarna, polityka gospodarcza, którą w Polsce może zrobić tylko i wyłącznie ciało przedstawicielskie, jakie jest Sejm. Czyli my najpierw musimy się zorganizować, wybrać odpowiednich przedstawicieli i ci zmienią ustrój państwa. Za tysiąc lat. Ale więc to jest absolutnie logiczne. To jest rozdrobniony. Proszę państwa, ja niestety muszę od czasu do czasu patrzeć na zegarek. Mamy jeszcze dwa, trzy punkty, a na jednym mi wyjątkowo zależy. W związku z tym, nie zamykamy tej dyskusji, bo jak państwo tutaj czytacie, nie jest to stanowisko uzgodnione, ale uzgadniane. Dalej nad tym pracujemy, ale chciałbym teraz powiedzieć jedno, żeby nam nie umkło. Tu proszę państwa macie tak...